Początek pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg ojciec, aby w duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaskawami pokój, niech będą udzielone obficie. Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie go, Wy w niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczeli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla Was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej Wam miały służyć sprawy obwieszczone Wam przez tych, którzy Wam głosili Ewangelię, mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego, przepasawszy biodra Waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która Wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie stosujcie się do Waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się Wy również świętymi na wzór świętego, który Was powołał. Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem. Ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na Was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara Wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.